mogę powiedzieć szczerze, że chciałem ten finał, aczkolwiek wiem, że jestem w treningu jeszcze, bo przygotowujemy się z trenerem do 200. Tak jak widać, nie jestem jeszcze nieogolony. Podjęliśmy taką decyzję, że 100 robimy jako trening. Fajnie, że złamałem te 51 sekund i cieszę się z tego, bo nigdy w treningu nie pływałem poniżej 51, więc myślę, że prognostyk jest dobry. Tak, odpowiada mi, aczkolwiek nie patrzę się na to, tylko patrzę się na to, co tutaj możemy w basenie zrobić. Jest fajny klimat w kadrze, podbudowujemy się, jest początek zmagań Mistrzostw Świata i myślę, że to trzeba wywnioskować, to, że możemy się nakręcać i jeszcze raz nakręcać, a to, co się dzieje na zewnątrz, to jest na zewnątrz, a to, co się dzieje w basenie, to jest dla nas najważniejsze. Tak, jeden rekord świata. Na takich basenach to często pływamy, ponieważ pamiętam w Windsor w 2016 roku na Mistrzostwach Świata też na krótkim basenie zbudowali basen na też stadionie i też był szybki, więc myślę, że to też będzie fajne przeżycie, żeby pływać jak najszybciej. Kacper Stokowski pobił rekord życiowy o parę setnych, rekord Europy pobił Krzysiu Chmielewski, więc myślę, że to jest fajne. Aż mi ciarki przeszły, jakby zacząłem o tym mówić. Przeżycie jest fajne. Mam 30 lat i dalej widać, że się jaram tym sportem, jaram się pływaniem i każdy wyścig mnie satysfakcjonuje. Fajnie.